Tutaj jaki zlagowany gościu. Jezu, jak ładnie to wygląda. Powiem wam szczerze, no nie sądziłem, że rzeczywiście do tego dojdzie, że to wyjdzie. Siemano graczu, słuchajcie, w tym krótkim materiale pokażę wam gameplay z gry Apex Legends Mobile. Słuchajcie, kwestia jest tego, że oczywiście Apple Legends nie jest jeszcze dostępne niestety w Polsce, ale no w zagranicznych oczywiście krajach jak w USA i tak dalej to jest już dostępne, więc możemy oglądać pierwsze gameplaye. I dzisiaj właśnie takiemu jednemu gameplayowi się przyjrzymy, ocenimy sobie, zobaczymy jak to wygląda. Także lecimy z tematem, zaczynamy po prostu seans. Okej, no to mamy tutaj wybór bohaterów. No pod względem graficznym już tutaj to prezentuje się naprawdę całkiem nieźle, także sztosik. Okej, ale powiem wam tak, nie wiem, to wydaje mi się, że tutaj mam Full HD to wszystko odpalone. I sama grafika wewnątrz nie jest jakaś fenomenalna. Znaczy wiadomo, no to jest open world, więc jakby kwestia z tego, że tutaj nie wszystko może być jakieś tak dopieszczone, no bo by nam się popaliły te kieszonkowe komputery. Ale okej, no zobaczmy jak to wygląda. No wiadomo... No powiem tak, no wszystko, jeżeli chodzi o nawet przeciwników z daleka, to fajnie to widać jakby wszystko. Nasza postać też się w miarę porusza. No tutaj jakiś zlagowany gościu. Ja myślałem, że to jest jakiś NPC czy co. Dobra. No wiadomo, dynamiczna rozgrywka na początku z racji tego, że dużo osób w jednej lokacji. Znaczy kwestia jest tego, że jeżeli chodzi o jakieś takie szczegóły, na przykład właśnie takich lokacji w lokacjach, że tak powiem, no to wszystko w miarę jest szczegółowe, nasza postać też spoko wygląda. Ale też ogólnie ważne jest to, żeby uzyskać tutaj taki fajny właśnie balans. Balans po prostu tego pomiędzy ładnie wyglądającą, dobrze, po prostu jako taką jakościową grą, a taką grą, która będzie dostępna dla większej ilości graczy. No bo i twórcom i nam też na tym zależy, żeby po prostu móc w to przede wszystkim sobie zagrać, nie? A nie tylko właśnie tak jak teraz oglądać gameplaye. Kwestia jest tego, że no niedługo to będzie dostępne w Polsce, ale jeszcze się w tym momencie dowiem kiedy, co i jak. Może dam wam właśnie w opisie jak uda mi się coś ustalić, bo teraz po prostu tak na bieżąco, na szybko sobie postanowiłem, że sobie obejrzę to jak to wygląda, trochę pokomentuję. Wydaje mi się, chociaż dużo w Apexa nie grałem, powiem wam szczerze, ale jakby wygląda, że jakby bardzo dużo jest tutaj opcji, które zostały bezpośrednio przeniesione właśnie z PC, czyli rozgrywka jakby się nie zmienia pod kątem samej rozgrywki. Może niektóre elementy nie są tutaj możliwe po prostu do wykonania z racji tego, że całkowicie inaczej wygląda też sterowanie, ale ogólnie też bardzo ważne i dużym wyzwaniem dla twórców. Jezu, jak ładnie to wygląda. Kurczę, jednak to robi wrażenie, jednak ta grafika, przynajmniej ta gra świateł na przykład, to w ogóle, no widzicie jak to wygląda. Mega. Na pewno dla twórców też dużym wyzwaniem było to, żeby dobrze ustalić po prostu sterowanie, żeby to wszystko było ogarnięte w taki sposób, żeby było jak najbliżej, jak najszybciej, bo wiadomo, jak w trakcie walki to wszystko jest dynamiczne, żeby człowiek po prostu się nie pogubił i jak najmniej po prostu się frustrował, no bo twórcy też chcą... Oh, nice. Twórcy też chcą, żeby no ludzie w to grali, więc musi to być bardzo wygodne, musi to być tak naprawdę najwygodniejsze dla nas. Podejść do niego. Okej, no po co marnować w sumie to, ale nie, okej. To też ślizgi na kolanach jak gwiazda rocka, no mi się to podoba. Możemy się oczywiście przełączać właśnie z perspektywy trzeciej osoby, z perspektywy pierwszej osoby. Też to jest moim zdaniem tutaj bardzo fajne, bo nie we wszystkich grach tak naprawdę na telefon właśnie Battle Royale czy innych tego typu, gdzie jest bardziej otwarty świat, żebyśmy widzieli tych przeciwników właśnie z większej odległości. Tutaj jest to tak wszystko fajnie pokazane, że możemy tak naprawdę do siebie strzelać z odległości tak plus minus załóżmy 100 metrów, nie? Że ta odległość jest zachowana, a my normalnie na celowniku takim możemy próbować do siebie strzelać i rzeczywiście trafiać. No dużo rzeczy jest na pewno uproszczonych tutaj, jak widzę pod względem graficznym właśnie, jak to przede wszystkim wygląda. Ale jest naprawdę, no jest fajnie, jest to jakby, no wygląda to zdecydowanie, szczególnie właśnie na pierwszym planie. No myślę, że Apex będzie jedną z tych gier, które naprawdę możemy się przy nich pochylać, że tak powiem, jeżeli chodzi o właśnie o granie na telefonie.
Bo nie wiem jak to jest tam z League of Legends, czy rzeczywiście dużo graczy w wersji mobilnej gra. Znaczy, na pewno jest to grywalne z racji tego, że po prostu marka samej gry jest niesamowita i myślę, że tutaj będzie podobnie. Ale wersje mobilne zwykle nie cieszą się aż taką popularnością, przynajmniej na razie. Kwestia jest tego, że jak technologia pójdzie do przodu, to będzie na zasadzie Nintendo Switch czy coś w tym stylu. Kurde, ludzie jak mrówki po prostu. O, fajnie rzucił, nieźle. Kurde, każdy w jedno miejsce, nie? Okej, jeżeli chodzi o goście, no 12 gości zostało. Nie, 29 chyba. Okej, no ale wszystkie funkcje jakby działają świetnie z tego, co jakby tutaj widzę, nie? Na przykład to też jest mega, mega fajne. Właśnie to, tego typu rzeczy muszą być dopracowane do perfekcji. I tak jak wam kiedyś, chyba na początku tego roku, pokazywałem właśnie nadchodzące gry na telefon, to powiem wam szczerze, że właśnie jedno z tych gier był Apex Legends. I powiem wam szczerze, no nie sądziłem, że rzeczywiście do tego dojdzie, że to wyjdzie. Bo było tak na przykład jak Diablo Immortal, to się przeciąga i przeciąga. A też po prostu chciałbym w to zagrać, to by było niesamowite. Kwestia jest tego, że ja dużo w Apexa nie grałem, ale z tego co tutaj też widzę i z tego co pamiętam, no ta gra jest mocno taktyczna i będzie fajne tutaj poznawanie tego wszystkiego jakby od środka. I twórcy z racji tego, że jakby mają świadomość i myślę tego, że na telefonach jest bardzo dużo młodych graczy, będą chcieli bardzo uprościć niektóre rzeczy, znaczy uprościć, kwestia tego, że samouczek będzie fajny, będzie właśnie tutorial tego wszystkiego, poradnik. No i też my na pewno będziemy grali, kwestia jest tego, kiedy to jakby dojdzie już do nas tutaj, mam nadzieję, że będzie w miarę szybko, że to nie będzie tylko zamknięte na niektóre regiony. No trochę tutaj tekstury widać, nie? Jak się tworzą na naszych oczach. Ale to akurat taka mała rzecz, no wiadomo, musi się utrzymać płynność. I ważne, że jakby te rzeczy, które są ważne, no to są ładne. O kurde, ale poleciał ostro. Wszyscy w jedno miejsce, nie? No bo tutaj już jest tak naprawdę ostatnia rozgrywka. Ostatnie chwile, szczerze mówiąc. To po prawej stronie jeszcze gościa miał. Ale on gdzieś uciekł albo co? Nie wiem czy to nie są boty, bo coś za łatwo mu idzie. Okej, no i wygrał gościu. No i tak prezentuje się właśnie rozgrywka. Moim zdaniem jest bardzo ciekawa kwestia z tego, kiedy to się pojawi właśnie u nas w Polsce. Mam nadzieję, że już niedługo tak naprawdę będziemy mogli sobie to oficjalnie pobrać, oficjalnie zagrać, bo coś tam możemy kombinować oczywiście, żeby to mieć w tym momencie. Zobaczymy jak to wyjdzie, będziemy doszukiwać się informacji i ja i wy będziemy pilnie czuwać, także dzięki, że obejrzeliście to razem ze mną, mam nadzieję, że jaracie się podobnie jak ja. Piszcie w komentarzach jakie macie odczucia, jak to wszystko według was wygląda, może jakieś macie informacje, to bardzo, bardzo proszę właśnie, żebyście też coś pisali. Także trzymajcie się, do następnego mordeczki, ciao!